Fragment rozdziału, który zaraz posłuchasz, stanowi początek historii Andrew Freshetta. Rozdział pierwszy. Andrew Freshett przełączył wentylator na maksymalne obroty. Upał bezlitośnie wyciskał z niego pot od chwili, kiedy tylko otworzyły się drzwi samolotu, którym z Nowego Jorku przyleciał do Sierra Leone. Warunki panujące w norze zwanej pokojem hotelowym nie przynosiły ulgi. Andrew raz po raz przecierał twarz i ciemne, gęste włosy wilgotnym ręcznikiem. Ściskając w ręce notatki, usiadł na skrzypiącym łóżku, by raz jeszcze przeanalizować otrzymane przed wylotem materiały. Od dziecka był ambitny i lubił się wyróżniać. Wychował się na nowojorskim przedmieściu i kto wie, może to również miało wpływ na jego zadziorny temperament. Kiedy inne dzieci wykonywały bez szemrania polecenia nauczycieli, on starał się znajdować własne rozwiązania. Sposób, w jaki zarobił swoje pierwsze pieniądze, też nie był sztampowy. Znalazł starą metalową beczkę i założył się ze starszymi kolegami z okolicy o dolara od każdego, że nie wytrzymają hałasu trzech uderzeń zardzewiałą rurą, siedząc w środku. Gdyby im się to udało, dostaliby po dwa dolary. Do beczki wcisnęło się czterech naraz, a wtedy Andrew lekko docisnął dekiel. Uderzył z całej siły, aż dudnienie echem rozeszło się pośród okolicznych zabudowań. Od drugiego ciosu zabolały go ręce. Tym w tym środku pewnie nie było do śmiechu, ale dali radę. Jeszcze tylko jedno uderzenie i wyjdą bogatsi. Wtedy inicjator zakładu wpakował cztery postawione przez nich dolce do kieszeni i wcale się nie spiesząc poszedł na lody. Kiedy zniecierpliwieni koledzy wyszli z beczki, Spokojnie podszedł i lekko w nią stuknął. Oznajmiając, że przegrali, bo żaden nie wysiedział do trzeciego uderzenia. Oberwał wtedy oczywiście, ale kasy nie oddał. W końcu to on wygrał zakład. Dawny rekordzista wypożyczeń w szkolnej bibliotece, sprytny sprzedawca domowej lemoniady i niedoszły producent nawozu ogrodowego, stał się po latach głodnym sukcesu ambitnym pracownikiem liczącego się na rynku banku inwestycyjnego. Skoro jako kilkulatek mógł zakraść się na wybieg słoni w zoo i przyprawić opiekunów swoich i zwierząt o stan przedzawałowy, to niby dlaczego teraz nie miał podjąć się kolejnego wyzwania? W skupieniu przeszkadzała mu nieprzyjemna woń roznosząca się po całym hotelu. Czuł też dziwny posmak w ustach i drapanie w gardle. Jak na pierwszą zagraniczną delegację trafił w fatalne miejsce. Nie dość, że panicznie bał się malarii, to jeszcze postraszono go żółtą febrą, przez co średnio dwa razy na godzinę pryskał się dla pewności repelentem o pięćdziesięcioprocentowym stężeniu dit. Jedynym zauważalnym skutkiem tej nadgorliwości były odbarwienia na ubraniach. Wkrótce po przylocie zaczął się domyślać, dlaczego żaden z doświadczonych kolegów nie chciał mu towarzyszyć. Wprawdzie przeszło mu przez myśl, że to z powodu chorej rywalizacji zawodowej i niechęci do poparcia jego pomysłu. Ale kiedy zobaczył, co go czeka na miejscu, zdał sobie sprawę, co jest grane. Fatalne warunki zakwaterowania poza stolicą okazały się tutajszą normą, a to sprawiło, że honorarium obiecane mu za delegację straciło na atrakcyjności. Wrodzony upór nakazał mu jednak przełączyć myśli na bardziej pozytywny kanał. Zadanie do wykonania było przecież stosunkowo łatwe. Miał się zorientować, czy tutejsza kopalnia boksytu uruchomi masowe wydobycie zgodnie z harmonogramem prezentowanym przez zarząd. Każdy miesiąc zwłoki mógłby odbić się na wynikach finansowych czołowego konglomeratu górniczego, a zatrudniający Andrew Bank Inwestycyjny chciał wiedzieć o takiej ewentualności przed konkurencją. Freszed liczył na pomoc szefa miejscowej firmy konsultingowej, z którym nawiązał kontakt parę dni przed wylotem, by mieć na miejscu swojego doradcę. Po przejrzeniu dokumentów, które znał już prawie na pamięć, założył garnitur, chwycił aktówkę, opuścił hotel i ruszył w kierunku oddalonego o 400 metrów miejsca spotkania. Kilkuminutowy spacer z hotelu do miejscowego klubu okazał się prawdziwym koszmarem. Nie pomogło nawet zdjęcie marynarki. Andrew nienawidził upałów, zwłaszcza gdy musiał iść na spotkanie w eleganckim stroju. Według jego szacunków temperatura w cieniu przekraczała 90 stopni Fahrenheita, jednak cień o tej porze dnia można było znaleźć jedynie wewnątrz budynków. Ciężko dysząc, Freszet z przerzuconą przez ramię marynarką maszerował po wypalonym słońcem glinianym trakcie, a z spod długich rękawów białej koszuli spływały mu stróżki potu. W tym momencie nie miał już najmniejszych wątpliwości, dlaczego nikt z jego działu nie chciał wziąć udziału w tym wyjeździe. Droga dłużyła mu się niebywale. Co chwilę przecierał twarz i choć przeszedł dopiero niecałe 200 metrów, czuł się zupełnie wyczerpany. Dodatkowo zaczął boleć go brzuch. Podejrzewał zatrucie, prawdopodobnie spowodowane przez makaron z sosem zamówiony we Freetown, zaraz po przylocie. Pożałował, że nie zamówił taksówki. Długa podróż samolotem z pięciogodzinnym oczekiwaniem na przesiadkę w Paryżu też dała mu w kość. W przewodniku czytał o pięknych, białych plażach, krystalicznie czystej wodzie i parku narodowym Łotamba-Kilimi, będącym siedliskiem antylop, słoni i hipopotamów, ale teraz kompletnie nie miał ochoty na zwiedzanie. Chciał tylko jak najszybciej mieć spotkanie za sobą i wrócić do domu. Nagle podszedł do niego wysoki mężczyzna i teatralnym gestem wręczył mu broszurę reklamującą usługi miejscowej agencji towarzyskiej. Początkowo Andrew poczuł niesmak, mimo że nie do końca układało mu się z żoną, nigdy by jej nie zdradził. Jednak po chwili stwierdził, że ten dar spadł mu z nieba. Użył broszury jako wachlarza. W taki upał każda metoda na ochłodzenie się była na wagę złota. Kawałek dalej zaczepiła go dwójka dzieci z wyciągniętymi rękoma. Nie miał przy sobie bilonu, więc początkowo chciał udawać, że ich nie widzi. Ale przypomniał sobie, że ma w kieszeni cukierki zabrane z recepcji hotelu. Łapcie, rzekł, rzucając w górę garść łakoci. Chwilę później żałował tej decyzji. Nie wiadomo skąd wokół niego pojawiła się gromada hałaśliwych dzieciaków domagających się kolejnej porcji słodyczy. Kieszenie miał już puste, więc nawet nie reagował, choć krzyki przyprawiały go o ból głowy. Na szczęście dzieci wyjątkowo szybko odpuściły. W końcu zasapany dotarł pod wskazany adres i mocno pociągnął masywne drzwi. Z wnętrza powiało przyjemnym chłodem. Freszet założył marynarkę na mokrą od potu koszulę. Przeziębienie się w środku tego piekielnie gorącego miasta byłoby jak bardzo słaby żart. Przechodząc przez próg, poczuł silny pobudzający zapach tlących się kadzideł. W środku panował lekki zgiełk, ale kiedy wszedł dalej, większość z kilkudziesięciu obecnych osób zamilkła i skierowała wzrok w jego stronę. Poczuł lekkie skrępowanie, bo okazało się, że jest jedynym białym. Rozluźnił się dopiero wtedy, gdy ujrzał zmierzającego w jego stronę niskiego, umieśnionego mężczyznę w dobrze skrojonym granatowym garniturze. Rozpoznał w nim niedawno zatrudnionego konsultanta, z którym odbył już kilka wideokonferencji. Panie Freszet, witam na naszej ziemi! Rozpoczął konsultant łamanym angielskim z wyczuwalnym brytyjskim akcentem i mocno uścisnął dłoń rozmówcy. Miło móc się spotkać na żywo, panie Bangura. Mów mi daba, a dla mnie będziesz Andrew! Rzucił wesoło Bangura zerkając na trzymany przez Freszeta folder z nagimi kobietami. Podobno masz dla mnie informację? Chodź ze mną, przyjacielu. Podeszli do stolika pod ścianą, gdzie siedziało dwóch mężczyzn. Na ich widok wstali i szeroko się uśmiechnęli. Starszy, szczerbaty, nieoczekiwanie uściskał freszeta. Drugi, mający nie więcej niż dwadzieścia lat, nisko się ukłonił. — Andrew, poznajcie się. — Jamusa Ubej — Bangura wskazał posiwiałego mężczyznę w długiej, kraciastej koszuli. — I Ibrahim Sesej — wymienili się uprzejmościami i usiedli. Andrew trafiło się rozklekotane krzesło, ale gdy rozejrzał się po okolicznych stolikach, stwierdził, że inni mają jeszcze gorsze. Najpierw napijmy się czegoś, rzucił Bangura. Ja wezmę wodę bez lodu poprosił od razu Freszet. Chcesz wodę? Na pewno? Mamy pełen asortyment alkoholi. Nie bój się rachunku, ja stawiam. Konsultant zaśmiał się głośno. Wszyscy prócz Andrew zamówili lokalne piwo. Mimo dużego zmęczenia rozmowa od pierwszych chwil sprawiała freszetowi przyjemność. Jamusa okazał się dobrym gawędziarzem. Zagaił o pogodzie, by potem przez godzinę z przejęciem opowiadać o dramatach ostatniej wojny domowej i burzliwych losach swojej ojczyzny. W końcu nadszedł czas na interesy. Andrew Jamusa pracował 40 lat w interesującej cię kopalni boksytu. Pytaj go, o co chcesz, jest skarbnicą wiedzy, rzekł Bangura. Freszetowi rozszerzyły się źrenice. Takiego źródła informacji potrzebował, by zweryfikować otrzymane tydzień wcześniej ekspertyzy na temat złóż będących w posiadaniu czołowej spółki z branży wydobywczej. Botoroi Boxside Heaven zakupiła tutejsze tereny. Z raportów wynika, że złoże jest bardzo zasobne. Pełne uruchomienie ma potroić światowe wydobycie. Eksperci oceniają, że nastąpi to w ciągu dwóch miesięcy. Potwierdzają to zamówienia na kursy statków transportowych. Czy ten termin jest realny? Łubej zmarszczył brwi i wyprostował się na krześle. Tam już nic nie ma. Od lat nic tam nie ma, podkreślił rozkładając ręce. Zanim mnie zwolnili, kazali robić nowe odwierty. Wierciliśmy we wszystkich kierunkach. Ziemia wszędzie była jałowa. Boksy tu już tam nie ma. Wiem, co mówię. Ale jak to? To niemożliwe. Tydzień temu John Botaroy, prezes spółki, zrobił konferencję w porcie na tle statku z pierwszą dostawą. Trzy niezależne laboratoria wzięły próbki urobku do analizy. Wyniki wskazują na bardzo wysoką zawartość wodorotlenków glinu. Nie ma mowy o pomyłce. Mam ze sobą dokumenty potwierdzające skład chemiczny. Wzburzony Andrew sięgnął po aktówkę. Jamusa pokiwał tylko głową w milczeniu. Bangura, widząc zaskoczenie freszeta, położył mu rękę na ramieniu i rzekł: Andrew, młody jesteś, życia nie znasz. Ibrahim, zwrócił się do najmłodszego uczestnika rozmowy. Mów to, co mówiłeś mnie. Jestem kierowcą ciężarówki. Pół roku temu do mojego szefa przyszli jacyś biali. Złożyli duże zamówienie na transport kruszywa. Dzień i noc przez cały miesiąc woziliśmy pełny załadunek z Gambii. Wysypywaliśmy wszystko tu, na miejscu niedaleko Leja. Tam rozgarniały to buldożery. Nie kupuj soli, zanim jej nie polizałeś! wtrącił Jamusa. Freszet oniemiał, uzmysłowiwszy sobie, że kopalnia wcale nie jest kurą znoszącą złote jaja i nie uratuje konglomeratu. Wszystko było jednym wielkim oszustwem. Szykuje się gigantyczny skandal. Jak sprawa się wyda, spółka podzieli los Enronu. Dziękuję wam za cenne informacje rzekł po chwili ciszy i wyciągnął ze swojej zamykanej na szyfr aktówki dwie koperty wypełnione dolarami zawartość każdej z nich przekraczała średnie tygodniowe wynagrodzenie w Sierra Leone bierzcie i znikajcie rzucił Bangura Ibrahim wziął kopertę ukłonił się nisko i szybko wyszedł gdy zobaczył zniecierpliwienie na twarzy osiłka poprawiającego granatową marynarkę Jamusa nic sobie nie robił z ponagleń. Otworzył kopertę, powoli przeliczył jej zawartość i schował do kieszeni. Zanim wyszedł, serdecznie uściskał freszeta. Mówiłem, że znajdę najlepszych informatorów, powiedział bangura, klepiąc się po klatce piersiowej. Okoliczne kopalnie boksytu to ściema. Ocaliłem waszemu bankowi duże pieniądze. Chcę więcej kasy. Ile? Pięć stów ekstra. Andrew był przygotowany na taką okoliczność. Wyjął z teczki dokumenty potrzebne do wypłaty środków i szybko podpisali umowę. Przelew nadejdzie w ciągu siedmiu dni. Wyślemy go na to samo konto co wcześniej. Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność, mój przyjacielu. Aha, Tina jest najlepsza. Rzucił daba na odchodne, porozumiewawczo się uśmiechając. Andrew nie bardzo wiedział o co chodziło, ale nie miało to dla niego znaczenia. Musiał jak najszybciej dostać się na lotnisko i wybrać pierwszy, lepszy lot do Europy, skąd bez problemu wróci do domu. Nie miał jednak ochoty iść w tym upale, więc dogonił Bangurę i poprosił o podrzucenie do hotelu. Tam, po błyskawicznym spakowaniu swoich rzeczy, mając w pamięci odór i trzeszczące głośniki taksówki, którą przyjechał ze stolicy, porozumiał się z recepcjonistką, która za 100 dolarów zorganizowała mu transport na lotnisko stosunkowo wygodną terenówką czekając na lot napisał skrótowy raport który niezwłocznie przesłał szyfrowanym protokołem do swojego przełożonego Bataroi Bauxite Haven grozi bankructwo raporty potwierdzające złoża boksytu w Sierra Leone są sfałszowane kopalnia jest wyeksploatowana statek z rzekomym urobkiem testowym przewiózł rudę skupowaną w Gambii to jedno wielkie oszustwo zalecam jak najszybszą sprzedaż wszystkich posiadanych akcji konglomeratu wydobywczego po powrocie freszet nie próżnował. Prosto z lotniska udał się do siedziby firmy ku niezadowoleniu czekającej w domu małżonki. Był w miarę wypoczęty, gdyż na lot powrotny wybrał klasę biznes, by móc się komfortowo wyspać. Co prawda, przeniesienie z klasy ekonomicznej musiał opłacić z prywatnych pieniędzy. Zwykłe bilety kupowane w ostatniej chwili ledwo zmieściły się w ustalonym firmowym limicie, a przełożony nie zezwolił na jego podwyższenie. Ale było warto. Dodatkowo orzeźwił go marcowy nowojorski poranek. Andrew zdecydowanie wolał lekki chłód od afrykańskich upałów. Wjeżdżając na czterdzieste piętro biurowca, układał w myślach plan rozmowy z szefem. Chciał wywrzeć na nim jak najlepsze wrażenie, by łatwiej uzyskać awans. Zwłaszcza że od kilku miesięcy stanowisko zastępcy przełożonego było nieobsadzone. Praca w głównej sali, gdzie w piętnastu rzędach znajdowało się trzysta stanowisk należących do kilku działów, od zawsze stanowiła dla Freszeta tylko tymczasowy przystanek. Czuł się tam jak robotnica w mrowisku i miał nadzieję, że właśnie nadszedł moment na zmianę. Więc to prawda, żona wyrzuciła cię na bruk! zaśmiał się jeden z kolegów na widok ciągnącego za sobą walizkę nieogolonego Freszeta w pomiętym, przepoconym garniturze. Andrew zignorował tę uwagę. Jakby nigdy nic, usiadł przy swoim stanowisku pracy wyposażonym w trzy monitory i zalogował się do firmowego systemu. Na lewym ekranie na co dzień miał ustawione notowania interesujących go spółek giełdowych, na prawym pojawiały się depesze agencji informacyjnych, a środkowy wykorzystywał do tworzenia bieżących raportów i obliczeń analitycznych. Przeglądając wiadomości dotyczące Botaroy Bauxite Heaven. Kątem oka sprawdzał, czy szef wrócił już z porannej narady. Jedna z notatek prasowych sprawiła, że wstał i podszedł ze swoim kubkiem do dystrybutora wody. Wprost nie mógł uwierzyć w to, co przeczytał. Kiedy ochłonął, usiadł i spojrzał ponownie na ekran. Dobre wieści dla akcjonariuszy, którzy zainwestowali w afrykański boksyt. John Boteroy na konferencji prasowej oznajmił, że uzyskanie pełnej mocy wydobywczej w nowo nabytej kopalni na północy Sierra Leone nastąpi na miesiąc przed planowanym terminem. Co więcej, szacowane złoża są o 20% większe niż pierwotnie zakładano. Sprawnie pracujący zarząd został nagrodzony premią w wysokości 20 milionów dolarów, z czego połowa kwoty przypadła prezesowi. Kurs spółki po ogłoszeniu tych dobrych wieści urósł o ponad 4%. Freszet wyprostował się na krześle i założył ręce na kark. Przeczuwał coś wielkiego. Tak ogromną desperację prezesa w zaklinaniu rzeczywistości odczytywał jako jego bliski koniec. Jedynym sensownym wytłumaczeniem, które przyszło mu do głowy, była chęć podbicia kursu spółki kłamstwami, by odsprzedać posiadany pakiet po jak najwyższej cenie i zbiec do kraju niemającego umowy ekstradycyjnej ze Stanami Zjednoczonymi. Andrew chwilę podumał i podniecony chwycił za telefon, uświadomiwszy sobie, że jest w stanie zdobyć potwierdzenie tej hipotezy. Wybrał numer. Po czwartym sygnale odbiorca odrzucił połączenie. Kolejne dwie próby również zakończyły się niepowodzeniem, jednak Andrew nie ustępował, aż w końcu się udało. Freshet, słuchaj, nie zawracaj mi teraz głowy. Mam ważne zlecenie od klienta. Zdzwonimy się później, okej? Okay? No tak, u ciebie w zespole wspominali coś, że sprzedajesz po cichu akcję pana B jak boksyt, zablefował. Ech, już nikt nie trzyma gęby na kłódkę. Andrew poczuł nagły przypływ gorąca na twarzy, a jego serce zaczęło mocniej kołatać. Dużo masz jeszcze tych akcji do obchnięcia? O której dzwonić? Daj mi godzinę. Cześć. Po tej rozmowie Freszet poluzował krawat i głęboko odetchnął. Wszystkie elementy układanki zaczęły do siebie pasować. Włożył słuchawki, wyszukał na telefonie utwór We Are the Champions i w błogim nastroju zaczął kołysać się w rytm rokowej ballady. Koledzy z pracy patrzyli na niego zdziwieni. Niektórzy z politowaniem kręcili głowami, myśląc, że jest naćpany, ale on po prostu zanurzył się w wyimaginowanym świecie, w którym zobaczył, jak opuszcza swój kącik w mrowisku i wchodzi do własnego biura na antresoli. Odsłuchując po raz siódmy utwór Queen, zauważył sylwetkę przełożonego wracającego z sali konferencyjnej. Natychmiast wstał, wyjął słuchawki, poprawił krawat i pobiegł po schodach, by osobiście zdać raport. Panie Spencer, przybyłem prosto z lotniska, jestem do Pana dyspozycji i mam nowe informacje. Wejdźmy do środka! odparł przełożony, otwierając szklane drzwi swojego biura. Andrew ukłonił się sekretarce, przeszedł przez drugie drzwi do głównego gabinetu i usiadł w wygodnym skórzanym fotelu naprzeciw szefa, który lekko ziewając, zakręcił dużym stylowym globusem i od niechcenia powiedział. „ Niepotrzebnie fatygował się pan dziś do pracy. Proszę iść do domu i wypocząć po zmianie stref czasowych. Ale mam cenne informacje. John Botaroy wyprzedaje swoje udziały. Wygląda to na duży przekręt. Thomas Spencer, pracujący w bankowości inwestycyjnej od 20 lat, niejedno już widział i rewelacje freszeta nie zrobiły na nim żadnego wrażenia. Ponownie ziewnął, poprawił spinki do mankietów i z kamienną twarzą monotonnie wygłosił krótką przemowę. Pański raport z Sierra Leone skłonił nas do dalszych poszukiwań. Od naszego źródła w Antwerpii dowiedzieliśmy się, że wynajęty przez konglomerat Armator nie dostał na czas zaliczki. Jest to podstawa do wypowiedzenia umowy transportowej. Te dwa fakty wystarczyły mi do podjęcia decyzji. Dosłownie kilka minut temu zakończyliśmy sprzedaż posiadanych przez nas akcji Botaroy Bauxite Heaven. Ten temat jest już zamknięty. Proszę wracać do domu. Andrew był nieco zawiedziony takim obrotem sprawy. Liczył, że wychodząc z inicjatywą, dodatkowo zapunktuje u szefa, ale tym razem nic z tego nie wyszło. Czyli już po wszystkim. Dobrze, tak zrobię. Wracam się przespać. Proszę tylko pamiętać o zachowaniu naszych odkryć w najwyższej poufności. Nikt z konkurencji nie może się o tym dowiedzieć. Andrew kiwnął głową, żeby potwierdzić, że rozumie powagę sytuacji, po czym opuścił biuro i zamówił taksówkę. Spencer w tym czasie przeciągnął się parę razy, ponownie zakręcił globusem i mętnym wzrokiem obserwował, jak zabawka się obraca. Gdy obroty zwolniły, wyjął prywatny telefon i wybrał jeden z zapisanych numerów. Witaj, Charlie, mam coś mocnego na wyłączność. Dawaj. Stawka taka jak zawsze. No, mów. Spencer przełknął ślinę. Zamilkł na chwilę dla zwiększenia napięcia, po czym rzucił. John Botaroy ucieka jak szczur z okrętu. Co ty gadasz, że oni teraz są na topie? Fałszują raporty lepiej niż Kubańczycy stu dolarówki. Złoże jest puste. Pokazową rudę zakupili w Gambii. Idą na dno, to pewniak. Szykuje się twarde lądowanie. Puścimy to w najbliższym bloku informacyjnym. Dzięki i do usłyszenia. Tomas zerknął na zegarek. Do następnego wydania wiadomości w stacji Charlie'ego pozostało 40 minut. Dokonał prostej kalkulacji, której wynik skłonił go do szybkiego wybrania kolejnego numeru. Halo? Rozległ się wysoki kobiecy głos. Cześć, mój ulubiony gryzipiórku. Co u ciebie słychać? Czego chcesz, Tomas? Nie wiem, czy w ogóle mam ochotę z tobą gadać. Tyle razy obiecywałeś mi przecieki ze swojego banku, a ani razu nie dotrzymałeś słowa. Świnia jesteś i tyle. Spencer mimowolnie wprawił w ruch globus. Nie gorączkuj się tak. Dziś Twoja cierpliwość zostanie nagrodzona. Mam prawdziwy hit. Jaki hit? John Botaroy, niczym najlepszy iluzjonista, urządził dla plepsu przedstawienie godne Oscara. Litości, Spencer, mów po ludzku. Nie łapiesz? Prezes czołowej firmy wydobywczej z biegłością zawodowego pokerzysty łże do kamer o wielkich złożach boksytu, przyznaje sobie niebotyczną premię za wyimaginowane osiągnięcia i cichaczem sprzedaje swoje udziały. Wyrecytował jednym tchem. Rozmówczyni zamilkła, ale jej wstrzymany na dłuższą chwilę oddech i odgłos szybkiego stukania w klawiaturę stanowiły dla niego jasny sygnał, że informacja okazała się satysfakcjonująca. Dzięki Spencer. I nie martw się o stypendium dla córki. Szepnę słówko komu trzeba. Rozłączając się, Thomas z trudem powstrzymywał radość, która wybuchła sekundę później. Krzyknął tak głośno, że zaniepokojona sekretarka aż zapukała do drzwi. Szybko ją odprawił i wybrał kolejny numer. Tym razem był to telefon Rogera Zweisteina, najbardziej wpływowego guru finansjery, któremu Spencer od dawna próbował zaimponować. Znali się ze szkoły, ale Cwajsztaj niechętnie przyznawał się do tej znajomości. Witaj Roger. Thomas Spencer z tej strony. Spencer! Dawno się nie odzywałeś. Dalej gnijesz w banku jako kierownik niższego szczebla. Spencer zacisnął pięść, ale przez telefon nie okazał żadnych oznak niezadowolenia. Mam mocny cynk z pierwszej ręki. Poważnie. Mnie chcesz zaskoczyć? Mnie? Cajsztaj zarechotał. John Botaroy zatapia firmę. Co? Mocno poniosła cię fantazja. Przez kilka minut, Thomas tłumaczył swojemu rozmówcy, że w kopalni kupionej przez Botaroy Boksite Heaven nie ma żadnych złóż boksytu, a 964 miliony z nowej emisji akcji, które rzekomo miały być zainwestowane w Sierra Leone, zostały wyprowadzone do rajów podatkowych. Dobra, dobra, nie ze mną te numery rzucił Twainstein. Szukasz jelenia, który zbije kurs, bo nie zdążyłeś tanio kupić Źle mnie oceniasz, daję ci sprawdzone informacje Ściemniaj komu innemu Ty to byś nawet swoją matkę sprzedał dla paru srebrników Nie dzwoń do mnie więcej Spencer poczerwieniał na twarzy, a ręce zaczęły mu się trząść Chwilę później uwagę jego sekretarki zwrócił głośny trzask Ale gdy usłyszała wydobywające się za drzwi przekleństwa Postanowiła nie sprawdzać, co się stało Dyszący ciężko mężczyzna wtargnął niczym taran do sali, gdzie obradował zarząd. John, prędko, musisz to zobaczyć. Prezes wyszedł na korytarz, gdzie na jednym z podwieszonych w strefie relaksu telewizorów włączony był kanał informacyjny. Wielomiesięczne dziennikarskie śledztwo obnażyło największy w historii skandal w branży wydobywczej. Botaroid Bauxite Heaven wbrew zapewnieniom zarządu nie posiada zasobnych złóż w Sierra Leone. Statek z testowym urobkiem przywiózł rudę wydobytą w sąsiedniej Gambii. Wszystko wskazuje na to, że pieniądze, które miały być przeznaczone na wyposażenie kopalni w nowoczesny sprzęt, zostały wytransferowane do rajów podatkowych. Prezes pobladł. Ktoś szarpnął go za ramię. Trzeba się zmywać. Natychmiast. Helikopter odwieziecie na przystań powiedział niski mężczyzna z wiertarką w dłoni. Nazajutrz Andrew przyjechał do pracy w doskonałym humorze. Wręcz nie mógł uwierzyć, że w ostatniej chwili ostrzegł swoją firmę przed kłopotami. Wszystkie akcje Botaroid Boxite Heaven sprzedano wczoraj do południa, a kilka godzin później ich kurs zniżkował o 40%. Freszet czuł się niczym grecki posłaniec, który w trakcie zaciętej bitwy z Persami dostarczył na czas kluczowe informacje stojącym w odwodzie spartańskim hoplitom. Oni uderzyli w wyznaczony przez ateńskich strategów najsłabszy punkt wroga i doprowadzili do zwycięstwa. Gdyby posłaniec się spóźnił, zostaliby rozgromieni, dlatego po bitwie został sowicie nagrodzony. W myślach Andrew wymachiwał włócznią i szacował straty, które poniósłby bank, gdyby on spóźnił się z raportem. Pamiętał też początkową niechęć szefa do pomysłu, by sprawdzić na miejscu postęp prac w Sierra Leone. Wyjazd doszedł do skutku wyłącznie dzięki determinacji Freszeta. Teraz, kiedy wszystko wyszło na jaw i kurs wydobywczego konglomeratu się załamał, Andrew liczył, że szef go doceni. W końcu jego działania uchroniły bank nie przed hipotetycznymi, lecz rzeczywistymi stratami. Portale informacyjne prześcigały się w ujawnianiu nowych szczegółów, a Andrew, starając się być na bieżąco, czytał kolejne notatki prasowe miał przy tym wielką satysfakcję z dobrze wykonanego zadania. Wychodzą na jaw nowe szczegóły dotyczące kopalni w Sierra Leone. Od kilku lat złoża były na wyczerpaniu, a poszukiwanie boksytu w coraz niższych pokładach tworzyło lej, który pozbawiał okolicznych mieszkańców wody pitnej. Pomimo wielu prób kontaktu z prezesem nie uzyskaliśmy komentarza w tej sprawie. Sytuacja finansowa konglomeratu jest fatalna. Nasze źródła informują, że kreatywna księgowość zatuszowała wyprowadzenie do rajów podatkowych 900 milionów dolarów. Na lotnisku zatrzymano dyrektora finansowego Boteroid Bauxite Heaven. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jego zeznania mocno obciążają prezesa spółki. Wstępne analizy śledczych sugerują, że dyski twarde w serwerowni zostały wyczyszczone specjalistycznym demagnetyzerem, a kilka z nich, zapewne szczególnie cennych, zostało dodatkowo przewierconych. Według naszego anonimowego informatora, John Botaroy wypłynął na wody międzynarodowe i zmierza do Indonezji. Kraj ten nie ma z nami niestety umowy ekstradycyjnej. Andrew? Szef zaprasza do biura, powiedziała sekretarka, odrywając go od ekranu monitora. Freszet, słysząc te słowa, rozejrzał się po sali z udawanym zaskoczeniem. Na twarzach kolegów przy sąsiednich biurkach widać było niezadowolenie, będące mieszaniną zazdrości i zawiści. Od początku wiedział, że w tej branży panuje prawdziwy wyścig szczurów, ale nie przypuszczał, że spotka go aż tak jawna niechęć. Jedynie siedząca naprzeciwko koleżanka pokiwała głową w geście uznania i pokazała mu kciuk skierowany do góry. Dodało mu to trochę otuchy. Wstał powoli, Poprawił krawat i podążył za sekretarką. Przed drzwiami gabinetu szefa poprawił krawat raz jeszcze, wziął głęboki wdech i wszedł do środka. W pomieszczeniu roznosił się przyjemny aromat świeżo palonej arabiki, a przełożony przyglądał się wiszącej na ścianie mapie, która tak mocno go zaabsorbowała, że kazał freszetowi usiąść i chwilę poczekać. Andrew siedział w ciszy, a gdy jego ekscytacja opadła. Z lekkim zdziwieniem zauważył, że z biurka zniknął globus, który był ulubioną zabawką szefa. No i stało się. John Boteroy uciekł w popłochu. Rozpoczął Spencer, nie odrywając wzroku od mapy. Kurs konglomeratu spadł właśnie o 88%. Pan raport uratował nas przed dużymi tarapatami. Stracilibyśmy co najmniej 100 milionów. Zasłużył pan na nagrodę. Andrew tłumił w sobie radość, starając się zachować kamienną twarz. Po takim wstępie liczył na awans i co najmniej podwojenie pensji. Dostanie pan 3% podwyżki i 500 dolarów premii, kontynuował szef. Tylko tyle? rzucił zawiedziony freszet, opierając dłonie o blad stołu. Przełożony odwrócił się, po czym usiadł w swoim wygodnym, skórzanym fotelu, skrzyżował ręce i spojrzał freszetowi prosto w oczy. W gruncie rzeczy za wyjazd dostał pan dobrą zapłatę. Tak wysokie diety delegacyjne to rzadkość. Podwyżka jest jedynie moim gestem uznania. Wcale nie musiałem jej przyznawać. Freshet zmarszczył brwi i pochylił się do przodu. Swojego szefa uważał za wypalonego intelektualnie zakompleksionego buca, ale liczył na to, że będzie on rozumiał, iż cennych pracowników, którzy osiągają więcej od innych, powinno się odpowiednio nagradzać, żeby nie odeszli do konkurencji. Odkryłem szwindel, który mógł kosztować nasz bank utratę reputacji. Nasi klienci straciliby na tym dużo pieniędzy. Wyszliśmy bez szwanku. Naprawdę nie mogę dostać awansu i większej podwyżki? Nic nie mogę zrobić. Takie są wewnętrzne przepisy. Pana staż pracy jest za krótki. Mam związane ręce. Nikt na sali nie dostał jeszcze w tym kwartale podwyżki. Poza tym sięgnął po filiżankę z kawą i uniósł ją, jakby wznosił toast. W styczniu wypłaciliśmy panu 10 tysięcy dolarów bonusu za ubiegły rok. Do tej pory nikt z moich podwładnych nie widział na oczy takiej premii. Nie muszę też chyba przypominać, że odkrywanie spróchniałych fundamentalnie firm należy do pana zwykłych obowiązków, a poznanie nowego kraju na koszt firmy to niezaprzeczalny profit. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Spencer wstał i odwrócił wzrok w kierunku wiszącej na ścianie mapy. A Andrew, za wszelką cenę starał się powstrzymywać wybuch wściekłości. Takiej bufonady nie spodziewał się po szefie. Robiąc dobrą minę do złej gry, z nutką ironii podziękował za hojną nagrodę i podłamany wrócił na swoje stanowisko pracy. Siadając, z całej siły uderzył pięścią w blat biurka. Koledzy domyślili się, co się stało i nie kryli radości. Od razu rozległy się szepty, ciche śmiechy i uszczypliwości. Znosił je z trudem przez godzinę, ale później miał już tego dość. Z ulgą przyjął komunikat, że wszyscy pracownicy zaproszeni są do głównego holu. Kiedy już wszyscy stłoczyli się na miejscu, prezes rozpoczął przemówienie. Początkowe zdania nawiązywały do bogatej historii banku i jego niepodważalnej pozycji na rynku. Mówca kilkukrotnie podkreślił, jak ważna jest obecność na czele peletonu trzy kroki przed konkurencją. I wspomniał, że siła firmy leży w pracownikach, których należy szczodrze nagradzać za nadzwyczajne osiągnięcia. Te słowa zniesmaczyły freszeta, który czuł się żywym potwierdzeniem tego, że to tylko puste slogany. Jednak dopiero to, co usłyszał kilka zdań później, doprowadziło go do furii. Bądźcie jak Thomas Spencer, który wykazując się ogromną kreatywnością, ocalił w jeden dzień 120 milionów. Prezes zaczął bić brawo, a za nim uczyniła to większość pracowników. Kiedy owacje ucichły, jeden z asystentów zarządu przyniósł wielki karton stylizowany na czek. Widniejąca na nim liczba zer omal nie przyprawiła freszeta o palpitację. Róbcie jak Tomasz, a zawsze będziecie nagrodzeni. Kontynuował prezes. Dziś w uznaniu jego zasług, Tomas dostaje awans na dyrektorskie stanowisko i premię w wysokości 100 tysięcy dolarów. Prezes wręczył Spencerowi wielki czek, zapozował do pamiątkowych zdjęć i lekko popchnął Tomasa w stronę mikrofonu, zachęcając podwładnego, by zabrał głos. Dziękuję za to wielkie wyróżnienie, rozpoczął podniecony Spencer. Zawsze daję z siebie wszystko. Przychodzę do biura pół godziny wcześniej od innych, a każdego dnia po wyjściu stąd do późnych godzin nocnych myślę o pracy. Zawsze patrzę tam, gdzie nie sięga wzrok innych. Dzięki temu odkryłem ten przekręt. Andrew, słysząc te słowa, poczuł się niczym balon, do którego ktoś gwałtownie dopompował powietrza poza granice wytrzymałości. Dupek Thomas właśnie zebrał laury za jego osiągnięcie i przypisał sobie wszystkie zasługi. Dość tego. Pomyślał Freszet. Nie zastanawiając się, wybiegł z tłumu, zacisnął pięść, wziął zamach i silnym ciosem powalił Spencera na ziemię. Chciał jeszcze połamać mu na głowie kartonową atrapę czeku, ale w ostatniej chwili obezwładniła go ochrona. Nie próbował nawet stawiać jakiegokolwiek oporu. Wiedział, że nie ma tu już dla niego miejsca, więc nie czekając, aż go zwolnią dyscyplinarnie, złożył wypowiedzenie. W ten sposób jego prężnie rozwijająca się kariera w czołowym banku inwestycyjnym dobiegła końca. Andrew poprzysiągł jednak zemstę swojemu byłemu już szefowi. Nie wiedział, że Spencer, przewidując swój awans, planował w ramach rekompensaty wyznaczyć Fresheta do piastowania swojego poprzedniego stanowiska. Ale jakie to miało teraz znaczenie?